27 maja. Autentyczna wiara, a fałszywa wiara. Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują. Hebrajczyków 9:28. Pytanie, które można skierować do nas wszystkich, jest następujące. Czy wliczamy się do tych wielu, których grzechy zgładził Chrystus? I czy będziemy zbawieni przy Jego powtórnym przyjściu? Odpowiedź zawarta w liście do Hebrajczyków 9:28 brzmi: tak, jeśli Go oczekujemy. Możemy wiedzieć, że nasze grzechy zostały zgładzone i że będziemy bezpieczni na sądzie, jeśli ufamy Chrystusowi w taki sposób, że z niecierpliwością oczekujemy Jego przyjścia. Są ludzie fałszywej wiary, którzy twierdzą, że wierzą w Chrystusa, ale traktują Go jako tylko polisę ubezpieczeniową od ognia. Ludzie fałszywej wiary wierzą tylko po to, aby uniknąć piekła. Nie ma w nich prawdziwego pragnienia Chrystusa. Wręcz przeciwnie, woleliby, żeby Chrystus nie przyszedł, aby mogli doznawać jak najwięcej przyjemności tego świata. To pokazuje, że ich serce nie jest z Chrystusem, ale ze światem. A zatem najważniejsze pytanie dla nas brzmi następująco. Czy gorliwie pragniemy przyjścia Chrystusa? Czy raczej chcielibyśmy, aby Jezus trzymał się od nas z daleka, podczas gdy nasz romans ze światem będzie toczyć się własnym torem? To jest pytanie, które sprawdza autentyczność naszej wiary. Bądźmy jak Koryntianie, oczekując objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. 1 Koryntian 1:7. I jak Filipianie, których ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Filipian 3:20. Jest to najważniejsza kwestia dla nas. Czy miłujemy Jego nadejście? Czy raczej kochamy świat? I mamy nadzieję, że Jego powtórne przyjście nie przeszkodzi nam w realizacji naszych planów. Od tego pytania zależy nasza wieczność.